z inicjatywą zrobienia tej wystawy zgłosił się do nas wdowy po ofiarach katastrofy smoleńskiej. I zarówno Muzeum Historii Polski, jak i samo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uznało, że zorganizowanie takiej wystawy jest szczególnie ważne w kontekście 5. rocznicy tego, co się wydarzyło na tej kwietniowej łące w Smoleńsku. Jesteśmy świadomi tego, że najważniejsza jest pamięć o tych, którzy odeszli. O tym, jacy byli za życia, jakich dokonali czynów i tego, jaką stratę po sobie pozostawili. W gwarze debaty politycznej musimy znaleźć miejsce na zadumę i skupienie się o tym, co najważniejsze. A najważniejsza jest strata, jaką poniosły rodziny. Ból po stracie najbliższych i pamięć po tym, czego ci ludzie dokonali w swoim życiu. Ta wystawa jest miejscem, w którym można oderwać się od tętniącego codziennym życiem miasta, wyizolować się od świata na chwilę i skupić się po prostu na tym, kim byli i co ich spotkało.